Z Ewangelii według świętego Jana uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Moi drodzy, chciałbym raz jeszcze, abyśmy usłyszeli te słowa, które wypowiedzieli uczniowie. Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. I zdawać by się mogło, że tutaj powinny paść słowa Jezusa Chrystusa. Wreszcie. Wreszcie uwierzyliście. Tymczasem jest dziwne pytanie. Teraz wierzycie? Bracie, siostro, Jezus stawia to pytanie i tobie, i mnie. I my doskonale wiemy, że w różnych sytuacjach życiowych przychodzi nam łatwiej wyznać naszą wiarę, budować tę wiarę, wtedy, kiedy jesteśmy pośród tych, którzy wierzą, którzy wiarą się cieszą, którzy modlą się do Pana Boga. Ale nasz Zbawiciel Jezus Chrystus zna ludzką naturę. Wie, że jesteśmy słabi i często możemy popaść w grzechy, które są zaprzeczeniem naszej wiary. Zresztą i świat, w którym przychodzi człowiekowi żyć, zazwyczaj jest wrogi tym, którzy chcą wiarę traktować na serio. I dlatego pyta nas o tę wiarę. Dlatego niech każdy z nas skieruje to pytanie do siebie. Na ile żyje swoją wiarą? Na ile tę wiarę głosi? I jakimi wartościami w życiu się kieruje? Ale moi drodzy, Jezus Chrystus nie chce nas ani oceniać, ani łajać w żaden sposób. On pragnie, abyśmy się jako Jego uczniowie niczego nie lękali, ale przyjęli Jego pokój, szczególnie wtedy, kiedy będzie to bardzo trudne w naszym życiu. Bo przecież On kieruje się wobec nas dobrem i miłością. I dlatego zachowajmy tę wiarę i ten pokój, szczególnie wtedy, kiedy przyjdą trudne dni, dni próby naszej wiary, abyśmy z nich czerpali Chrystusową otuchę i moc. Zostańcie z Bogiem.